Witam Państwa w kolejnym odcinku cyklu Porozmawiajmy o Mielcu. Dzisiaj moim gościem i Państwa jest Pani Izabela Sykulska. Dzień dobry. Z urodzenia mielczanka, politolożka, działaczka społeczna, założycielka grupy Main Sztetela Mielec, działająca cały czas w naszym rodzinnym mieście. Tak jest, w Mielcu, bo tutaj się urodziłam prawie 51 lat temu. Nie mieszkam w Mielcu od roku mniej więcej 91, kiedy wyjechałam na studia, ale cały czas wracam do Mielca. Czyli taki sentyment cały czas wiąże Panią z rodzinnym miastem. Tak, oczywiście. Chciałam zapytać o grupę, która jest Pani założycielką. Jak to się stało, że ona w ogóle powstała i czym się zajmuje, jeśli mogłaby nam Pani opowiedzieć? Grupa powstała na bazie mojej potrzeby przywracania pamięci o mieleckich Żydach, a właściwie początkowo, bo taki był plan, takie były moje zamierzenia, że właściwie bardzo chciałam uporządkować cmentarz żydowski na ulicy Traugutta, o którym nie wiedziałam, że istnieje w Mielcu. Dowiedziałam się o tym kilka lat temu i kiedy zobaczyłam ten cmentarz, zobaczyłam w jak bardzo złym jest stanie, to powstała we mnie taka ogromna potrzeba uporządkowania tego cmentarza. I właściwie to był ten początek. Nie myślałam o niczym więcej. To był taki cel, uporządkowanie tego cmentarza. I zastanawiałam się, czy w Mielcu znajdą się osoby, które będą chciały mi pomóc, bo wiadomo było, że nie da się tego zrobić w pojedynkę. I w tym momencie pojawiło się pytanie, jak wokół siebie zgromadzić te osoby, jak dotrzeć do takich osób, które chciałyby w tym mi pomóc. I tutaj kolega z Grybowa, Kamil Kmak, który już od wielu, wielu lat działa w podobnym temacie, czyli przywracaniu pamięci i też budowaniu w ogóle pamięci o historii swojego rodzinnego miasta Grybowa, Kamil mi podpowiedział, że może spróbowałabym w taki sposób założyć grupę w mediach społecznościowych i w ten sposób może znajdą się osoby, które będą chciały pomóc. Udało się, bo grupa udało ma coraz się. Więcej członków, prawda? Udało się. Ta grupa powstała w 2019 roku w listopadzie i tak stopniowo do tej grupy dołączały coraz to nowe osoby. Część jest z Mielca, jest też dużo osób spoza Mielca, jest spora grupa potomków mieleckich Żydów, także to jest dla nas też bardzo istotne, bo przyznam szczerze, że tak jak powiedziałam, ja na początku myślałam tylko o tym, żeby uporządkować cmentarz. Nie miałam jakiejś wizji dalszej działalności, prawda? Ale to się tak fajnie rozrosło na inne rzeczy i między innymi ten kontakt z potomkami jest też dla nas bardzo ważny. No a jak to się stało, bo wspomniała Pani, że dowiedziała się w pewnym momencie dopiero o istnieniu tego cmentarza kolejnego w Mielcu, bo jednak ten chyba najbardziej znany jest na ulicy dzisiejszej Jadernych i taki zauważalny. Bo jednak, jest w centrum miasta. Tak, dokładnie, tak. Bo jednak ten, o którym Pani wspomina, jest na obrzeżach i nie jest on tak zauważalny i widoczny. Jest na obrzeżach, bo kiedyś to nie był Mielec, tak wtedy, kiedy cmentarz powstał, czyli w 1938 roku, to nie było jeszcze miasto, to była wieś. I więc on jest w takim trochę dziwnym miejscu, kto był, to wie, jak to wygląda, bo tam wkoło są firmy. Nie ma raczej domów, a jeżeli już, to tych domów jest mało, więc jest to takie miejsce, myślę, mało znane właśnie z tego względu, że jeżeli ktoś tam już dociera, no to może z racji właśnie tego, że pracuje w tamtym miejscu. Ja stosunkowo blisko w Mielcu mieszkałam obok tego cmentarza, bo nie wiem, 10 minut może idzie się na piechotę. Ale nie miałam pojęcia, że takie miejsce w Mielcu jest. Jak się dowiedziałam, ja już nie pamiętam, czy przeczytałam w książce pana Andrzeja Krępy Zagłada Żydów Mieleckich, czy gdzieś indziej. Na pewno jakaś informacja do mnie dotarła. Opowiadał mi też kuzyn mojej mamy, że tutaj, on mieszka tam na Borku, mówi, że tutaj niedaleko jest taki cmentarz. Więc któregoś dnia wsiadłam na rower, bo tak to było, włączyłam sobie w telefonie GPS, bo no trudno tam było trafić.
No i trafiłam na ten cmentarz. Stanęłam przed tym cmentarzem. Wyglądał wtedy bardzo źle. No i to był taki bardzo duży, mocny impuls, że trzeba coś z tym zrobić, że on nie może tak wyglądać. Teraz wygląda zupełnie inaczej. Wygląda zupełnie inaczej. To jest 3 lata naszej pracy na tym cmentarzu, takiej systematycznej, corocznej. Kilka razy do roku spotykamy się na cmentarzu w takiej grupie kilkunastoosobowej. Ogólnie to myślę, że kilkadziesiąt osób pracowało na tym cmentarzu, natomiast w tej chwili taki trzon jest osób, które rzeczywiście każdorazowo docierają na cmentarz i pomagają i wykonały ogromną, ogromną pracę, bo naprawdę ten cmentarz wyglądał bardzo źle. On był przez, podejrzewam, kilkadziesiąt lat, myślę, że od lat 90., kiedy został ogrodzony, to myślę, że nikt tam żadnych prac porządkowych raczej nie wykonywał, więc tam było mnóstwo samosiejek, mnóstwo dosyć sporych drzew, krzaków, dżungla, tak mogę powiedzieć kolokwialnie. Tam naprawdę ciężko było się dostać, ciężko było otworzyć furtkę, bramę. Także tak ta sytuacja wyglądała na cmentarzu. W tej chwili jest dobrze, w mojej ocenie. Ale zajmują się też Państwo generalnie upamiętnianiem w ogóle dawnej ludności żydowskiej, której tak naprawdę praktycznie w Mielcu już nie ma. Tak jak mówiłam, ten cel pierwszy to było uporządkowanie cmentarza, a potem dotarło do mnie, że ta wiedza w Mielcu o Żydach nie jest duża, że wynika to najprawdopodobniej z tego, że nie opowiada się o tych w domach. U mnie, w moim domu rodzinnym, nikt mi o tym nie opowiadał. W szkole też nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek nauczyciel w ogóle wspominał coś na temat Żydów mieleckich. I pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś nie ma takich zainteresowań, prawda, historycznych, to nie dotrze do niego taka informacja, nie dotrze do niego taka wiedza, że tutaj mamy dużą taką rolę do spełnienia, właśnie taką edukacyjną, żeby Mielczanom o tym opowiedzieć, nie tylko o zagładzie Żydów mieleckich, ale o tym, jak wyglądała społeczność żydowska przed wojną też w Mielcu. No i tak staramy się od tych 3 lat w tym kierunku działać. Myślę, że się udaje, bo jest sporo takich wydarzeń, które też Państwo sami organizują, można powiedzieć. Staramy się pamiętać o rocznicach tych, które są ważne z punktu widzenia tej społeczności żydowskiej, mieleckiej. Czyli to jest 9 marca corocznie, bo 9 marca 1942 roku nastąpiła deportacja mieleckich Żydów. I te ponad 5 tysięcy społeczności żydowskiej zostało ze swoich domów wyprowadzone i tego dnia kilkaset osób straciło życie na ulicach miasta. Reszta znalazła się w hangarach na lotnisku i stamtąd większość pojechała już na tereny dzisiejszej Lubelszczyzny, Zamojszczyzny i potem zginęła w obozach zagłady. Więc to jest dla mnie taka bardzo ważna data. I to staram się od tych 3 lat, jak działamy, staram się o tej dacie szczególnie pamiętać. Teraz to będzie 4. już rok, bo zbliża się właśnie ta rocznica. I też będziemy taką uroczystość upamiętniającą organizować, więc zapraszam Mielczan na dzień 9 marca. Na godzinę 16:15 i tym razem chcemy tę uroczystość zorganizować na ulicy Wspólnej, tam gdzie jest mogiła zbiorowa. To jest też takie miejsce, myślę, że niewielu Mielczanom znane. Ono znajduje się wśród domów jednorodzinnych, więc wydawałoby się, że powinna społeczność Mielca wiedzieć o tym Mielcu, ale ono też było bardzo zaniedbane do niedawna. W tej chwili od
dwóch lat Urząd Miasta stara się dbać o to miejsce i ono rzeczywiście wygląda dobrze, ale to jest miejsce, gdzie jest pochowane co najmniej kilkaset osób narodowości żydowskiej, głównie ofiar właśnie dnia 9 marca, ale też być może ofiar obozu pracy, obozu koncentracyjnego, który był w Mielcu. Bo z tego co wiemy, to te osoby też tam ginęły i być może tu też zostały przewożone na to miejsce. Więc tam będziemy chcieli tę uroczystość o godzinie 16:15 9 marca zorganizować. No Mielec ma bardzo tragiczne karty, znaczy no jakby dużo miejscowości, no ale musimy chyba wspomnieć, że u nas właśnie w naszym mieście już 13 września 1939 roku rychło po zajęciu go przez wojska niemieckie, no bardzo szybko doszło do eksterminacji ludności żydowskiej i do spalenia ludzi żywcem w synagodze nieistniejącej już dzisiaj rozebranej, o której mimo pomnika, no też jednak świadomość, że ona istniała, jest niewielka, mogę powiedzieć. Niewielka, bo ja też o synagodze dowiedziałam się, nie wiem, może jakieś 5 lat temu mniej więcej, że była synagoga w Mielcu. To też był dla mnie taki szok. Gdzieś tam przeczytałam w internecie i pamiętam, że od razu zaczęłam zadawać tej osobie, która napisała o tej synagodze pytania, gdzie ona była. Bo to była dla mnie zupełnie jakaś abstrakcja, prawda, że była synagoga w Mielcu. I właśnie tę drugą rocznicę, o której staramy się pamiętać, to jest właśnie rocznica spalenia synagogi, czyli 13 września. I tutaj też od 3 lat regularnie spotykamy się 13 września w tym miejscu właśnie, gdzie stała synagoga i gdzie jest pomnik, który powstał, o ile dobrze pamiętam, chyba 85 czy 86, to był rok ubiegłego wieku, z inicjatywy wielu Mielczan. I to jest cenne, że on tam jest i on przypomina o tym wydarzeniu. Natomiast ta wiedza, że ta synagoga była, że w synagodze zostało spalone kilkadziesiąt osób, z tych naszych najnowszych badań wynika, że to było około 30 osób, bo pojawiały się takie wspomnienia, mówiono o nawet 80 osobach, ale raczej nie, raczej to jest liczba oscylująca wokół 30 właśnie. I w związku z tym my też od ubiegłego roku podjęliśmy taką inicjatywę, żeby tam w tym miejscu stanęła tablica informacyjna. Nie tylko ten pomnik, ale tablica, na której będzie taka krótka historia tego tragicznego wydarzenia. Ponieważ ten teren, gdzie stała synagoga, ta działka, to jest w większości własność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego, to tę inicjatywę właśnie z tą fundacją podjęliśmy. I Stowarzyszeniem Strażnicy Pamięci z Łodzi, które będzie fundatorem tej tablicy. I my właściwie już wszystko mamy przygotowane, jeśli chodzi o powstanie tej tablicy. Jest projekt, pozostaje dopiąć formalności i złożyć zamówienie u wykonawcy. I mam nadzieję, że tak do połowy tego roku ta tablica stanie. No w tym miejscu i myślę, że to jest niezmiernie ważne też, bo mam nadzieję, że mieszkańcy będą się tam zatrzymywać, będą czytać te informacje, które znajdą się na tablicy i ta świadomość wzrośnie, że takie wydarzenie miało miejsce, że była synagoga w Mielcu. Myślę, że na pewno będzie to walor edukacyjny i taki uświadamiający społeczeństwo. Ja też muszę chyba wspomnieć, że muzeum organizuje od wielu lat po prostu wystawy wspominające w ogóle. I znaczy naszym celem i misją jest, aby społeczeństwu lokalnemu nie tylko pokazywać, jaka jest nasza historia, historia Mielca i historia okolic, jako że jesteśmy muzeum regionalnym, no ale oczywiście staramy się dotrzeć do jak największej ilości Mielczeń, no ale nie do wszystkich się udaje. Tak, ale była wystawa Sztetl Mielec, tak? Tak. Tak, taki był tytuł wystawy, bo ona, z tego co pamiętam, to był 2019 rok, prawda? I muszę powiedzieć, że ta wystawa dla mnie to było niesamowite wydarzenie i myślę, że nie tylko dla mnie, bo takie głosy ze strony Mielczan dochodziły. Przepiękna wystawa,
Też smutna wystawa, to trzeba powiedzieć, bo oprócz tego, że pokazane były zdjęcia właśnie te przedwojenne, to dużo zdjęć tych, które się zachowały z właśnie tego dnia deportacji Żydów Mieleckich, to są zdjęcia takie bardzo przemawiające do wyobraźni i myślę, że bardzo potrzebna wystawa. Więc tutaj dla wszystkich Państwa, po prostu Niemcy, hitlerowcy udokumentowali akcję Reinhardt w Mielcu, czyli akcję wywiezienia żydowskich mieszkańców. Jest ona udokumentowana fotograficznie. Są to zdjęcia, które naprawdę robią ogromne wrażenie. Widać naprawdę ból na twarzach, widać po prostu strach, przerażenie. I możemy je zobaczyć dzięki temu, że zostały one udokumentowane. Wiemy też, że powstał film. Do dzisiaj nie znamy. Być może on istnieje do dzisiaj, ale nie został jeszcze odnaleziony. Myślę, że byłoby też to wstrząsające takie świadectwo po prostu, jak wyglądały te wydarzenia u nas lokalnie. Nie powiedziałyśmy jeszcze o jednej rzeczy, ważnej rzeczy w trakcie naszej rozmowy, że właśnie 9 marca to jest taka znacząca data, jeżeli chodzi o historię II wojny światowej i Holokaust, ponieważ to właśnie Mielec był pierwszym miastem, gdzie w ramach akcji Reinhardt deportowano Żydów, stał się pierwszym miastem wolnym od Żydów. I te zdjęcia, o których mówiłyśmy, które były pokazywane na wystawie w Muzeum Historii Fotografii Jadernówka, rzeczywiście są unikatowe, dlatego że potem Niemcy zakazali robienia zdjęć podczas takich akcji wysiedlańczych, deportacyjnych, więc zdjęcia są absolutnie wyjątkowe. Jeżeli rozmawiamy o zdjęciach, to chciałabym jeszcze powiedzieć króciutko o takim projekcie, który realizujemy. W ubiegłym roku Stanisław Wanatowicz, którego mielczanie znają, regionalista, zauważył, że podczas remontu linii kolejowej w kierunku Tarnobrzegu przesuwany jest element, taki betonowy element, kamień, który jest widoczny na zdjęciach właśnie, które były robione podczas deportacji. To są chyba dwa zdjęcia. Jedno jest takie zupełnie wyjątkowe, bo tam na pierwszym planie jest dziewczynka i ten element jest widoczny, maszerujący Żydzi. Z tyłu jest ten kamień, blok betonowy. I zmartwiliśmy się, że on zniknie, bo w jakiś sposób był dla nas takim też symbolem tego dnia. I zaczęliśmy starania o to, żeby ten element zachować jednak, żeby go nie usuwano. Udało się to. Dostałam niedawno właśnie odpowiedź od Polskich Linii Kolejowych, że możemy umieścić tam taką pamiątkową tablicę. I jesteśmy w tej chwili w trakcie realizacji tego projektu. Tablica będzie wyglądała tak, że będzie tam króciutka treść informująca o tym, co to jest za element. I będzie zdjęcie, właśnie to zdjęcie, na którym on jest widoczny i na którym na pierwszym planie widoczni są mieleccy Żydzi. To zdjęcie jest własnością Instytutu Yad Vashem, ale dostaliśmy zgodę od nich na wykorzystanie tego zdjęcia. I to jest, myślę, też ważne, żeby ten element się zachował, żeby ta tablica była, żeby to nie zniknęło po prostu z tego naszego mieleckiego krajobrazu. Warto też wspomnieć, że od kilku lat w Mielcu organizowany jest festiwal kultury żydowskiej Szalom Mielec, w ramach którego organizowane są też spacery po Mielcu, jakby śladami dawnych żydowskich mieszkańców, przeglądy filmów, muzyki, jakby jest upowszechniana tematyka żydowska i myślę, że cieszy się dużą popularnością. Cieszy się z tego, co wiem. Niestety ja nie mam okazji brać udziału w tych wydarzeniach, no bo nie mieszkam w Mielcu i to też jest dla mnie taki powód do jakiegoś smutku, że niestety akurat ten festiwal jakoś mnie omija. Natomiast z tego, co wiem, to w tym roku również była kolejna edycja i między innymi grupa Mielczan była w synagodze w Dąbrowie Tarnowskiej, co jest o tyle ważne, że to jest chyba
najbliższa synagoga, najbliżej Mielca położona, tak pięknie zachowana, warta rzeczywiście odwiedzenia. Zapraszam wszystkich Państwa, kto nie był, żeby tam zwiedzić tę synagogę. Tym bardziej, że tam w synagodze zachowały się najprawdopodobniej polichromie naszego mieleckiego malarza Izaaka Fenichela, który też był autorem polichromii w synagodze mieleckiej, więc oglądając te polichromie w synagodze Dąbrowskiej, można sobie wyobrazić, jak wyglądały te nasze. Niestety nie zachowały się zdjęcia z synagogi mieleckiej, ale są dosyć dokładne opisy tych polichromii, między innymi w Księdze Pamięci, którą spisali Żydzi po wojnie. To, te fragmenty polecam przeczytać, bo oni bardzo emocjonalnie to opisują. W najnowszej książce wydanej ostatnio pana Andrzeja Krępy, czyli Sztetl Mielec z historii mieleckich Żydów, też są takie bardzo sugestywne opisy synagogi, więc też polecam sięgnąć po tą książkę. Jest to wydawnictwo Muzeum, które dokładnie właśnie jest to, można powiedzieć, trzecia edycja już taka rozwinięta. Rozszerzona, książki. Tak. Tak, Zagłada Żydów Mieleckich, którego autorem jest właśnie regionalista, pan Andrzej Krępa, lokalny tutaj, działający w tematyce właśnie upowszechniania tej wiedzy. Ja jeszcze chciałam wspomnieć, że generalnie o synagodze, o której mówimy, kilka słów, że była to budynek w stylu orientalnym, mauretańskim, z dwoma wieżami. Synagoga znajdowała się mniej więcej w okolicy dzisiejszej ulicy Sandomierskiej, na miejscu sklepu dzisiejszej Biedronka. Za nim właśnie znajduje się pamiątkowy pomnik upamiętniający właśnie ten budynek i te tragiczne wydarzenia, które się w nim wydarzyły. Na pewno był to piękny budynek i bogato właśnie dekorowany w środku. Bardzo ubolewamy, że nie ma oryginalnych zdjęć wnętrza, bo zdjęcia jak najbardziej zewnętrzne zachowały się zarówno budynku, jak wyglądał przed wojną, jak i już spalonego, tak, bo może warto też dodać, że budynek oczywiście on został właśnie spalony, wypalony, ale jako bryła cały czas jeszcze do 1943 roku. Tak, dokładnie, póki nie został już rozebrany, ale to było już jakby specjalne, prawda, rozebrane przez Niemców, żeby wszelki ślad po budynku i po jego wyznawcach, którzy modlili się w nim przecież nieraz, po prostu przestało istnieć. Tak, jeśli chodzi o to zdjęcie przedwojenne, to zachowało się przepięknie wykonane zdjęcie przez Augusta Jadernego i na tej tablicy, o której mówiłam, która stanie tam obok tego obelisku, który w tej chwili istnieje, będzie właśnie bardzo piękne zdjęcie, które znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Fotografii Jadernówka. Dzięki uprzejmości muzeum możemy je zamieścić na tej tablicy. Bardzo Państwu wszystkim polecam w momencie, kiedy tablica już stanie, żeby sobie podejść do niej i obejrzeć to zdjęcie, dlatego że absolutnie jest wyjątkowe. Zobaczycie na zdjęciu dawnych mieszkańców miasta, starszych, młodszych, stojących przed tą synagogą, być może wychodzących po jakiejś modlitwie z synagogi, być może zmierzających w innym kierunku, ale to jest taki utrwalony element życia miasta, nieprawdopodobny. Na pewno przed II wojną światową w ogóle Mielec zupełnie inaczej wyglądał. Nawet był taki okres, że społeczność żydowska stanowiła 60% mieszkańców miasta. Więc w porównaniu z dzisiejszym po prostu kształtem Mielca, no to jest zupełnie inna wygląd miasta. Świadomość tego, że połowa mieszkańców miasta w ciągu tego jednego dnia zniknęła z tego miasta, dla mnie jest osobiście bardzo bolesna. Trudno mi sobie wyobrazić taką sytuację dzisiaj, że jest 9 marca, a 10 marca ja wychodzę ze swojego domu, wychodzę do miasta i nagle połowy mieszkańców tego miasta nie ma. Są pozamykane sklepy, warsztaty, na ulicach tych mieszkańców nie ma. Kiedy myślę o tym, to jest po prostu dla mnie trudna do wyobrażenia sytuacja. To jest bardzo takie bolesne, chociaż nie byłam świadkiem tych wydarzeń, ale one bardzo mocno do mojej wyobraźni przemawiają. Myślę, że to jest generalnie bardzo sugestywny obraz,
szczególnie przez te zachowane fotografie, tak, że możemy sobie wczuć się praktycznie w te, no przynajmniej próbować, tak, emocje ludzi. Zwłaszcza jeśli się widzi na tych zdjęciach dzieci, bo są takie zdjęcia, starców, a wiemy, że większość tych starców i zapewne spora ilość dzieci straciła życie, nie dochodząc do tych hangarów na lotnisku. Bardzo duże wrażenie robi też zdjęcie, bo jest jedno ze zdjęć przedstawia porzucony dobytek żydowski, ponieważ jak wiemy, wolno było im zabrać ze sobą tylko do 25 kg tych osobistych rzeczy. Nie byli w stanie wziąć wszystkiego, więc to jest też takie zdjęcie, które robi ogromne wrażenie. Na pewno to są bardzo tragiczne, takie trudne losy Mielca. Ale wspominała Pani, że udaje się też docierać do potomków mieleckich Żydów. Jak to się dzieje, że jest to możliwe? Takie mamy czasy, że mamy media społecznościowe, mamy internet i to jest dużo łatwiejsze niż było kiedyś, na pewno. Trudno mi powiedzieć, jak to wyglądało na przykład 20-30 lat temu i jak te osoby kontaktowały się z dzisiejszymi Mielczanami, a wiem, że się kontaktowały, bo i Stanisław Wanatowicz i Andrzej Krępa, oni z takimi osobami się spotykali, przyjeżdżały do Mielca. Natomiast w tej chwili to jest o tyle ułatwione, że w dobie mediów społecznościowych i internetu w ogóle, różnych portali genealogicznych, jest taka możliwość, że do tych osób można dotrzeć. Nie jest to takie łatwe. Są też sytuacje, że one same się zgłaszają. Teraz jak jest grupa, to jest trochę łatwiej, bo trafiają, mają czasem taką możliwość, że w jakiś tam sposób dotrą do tej grupy. Ktoś im podpowie, że taka grupa jest. Natomiast no, są też takie sytuacje, że ja sama szukam tych potomków. Jest to trochę trudniejsze, ale nie niemożliwe. I czasem się udaje i to jest naprawdę ogromna radość. Tak jak w ubiegłym roku udało mi się odnaleźć wnuczkę Moshe Borgera, który mieszkał tutaj w okolicy muzeum zresztą, bo mieszkał na dzisiejszej ulicy Legionów. I to jest o tyle wyjątkowa postać, dla mnie absolutnie wyjątkowa w historii Mielca, dlatego że po pierwsze zachował się jego dziennik, który zaczął pisać jako młody chłopiec w 1937 roku, ile dobrze pamiętam, zakończył pisać 5 września 1939 roku, więc te pierwsze wpisy wrześniowe to są opisy wojny, która właśnie się rozpoczęła. Moshe ocalał jako jedyny ze swojej rodziny i bardzo po wojnie czuł się związany z Mielcem. Zgromadził ogromną ilość materiałów na temat Mielca, zdjęć, innych materiałów, które dzisiaj są dostępne w Instytucie Yad Vashem. Można do tego dotrzeć też online, do tych dokumentów, do tych zdjęć. I dla mnie, odkąd przeczytałam ten dziennik Moshe, on był taką absolutnie wyjątkową postacią, jeśli chodzi o mieleckich Żydów. I nie wiedziałam przez długi czas, czy miał potomków, czy jest ktoś z jego rodziny, z kim mogłabym się skontaktować, i w końcu w ubiegłym roku udało się znaleźć jedną z jego wnuczek i to jest niezwykle cenny kontakt dla nas. Ona mi przekazała zdjęcia, które oczywiście one są dostępne też w Muzeum Yad Vashem, ale przekazała mi swoje zdjęcia, swoje skany w takiej bardzo dobrej rozdzielczości, więc te zdjęcia mogłam zamieścić w tekście, który pisałam o Moshe, bo napisałam w ubiegłym roku taki tekst. I to jest wielka radość, jeżeli tych potomków uda się odnaleźć. Pod koniec marca ma przyjechać do nas Ilana Fein, która jest córką Moshe Horna, który urodził się co prawda w Borowej, ale mieszkał też jakiś czas w Mielcu. Jego mama i jego rodzeństwo jest pochowane na naszym cmentarzu na Traugutta i to też będzie dla nas takie ważne wydarzenie, przyjazd Ilany tutaj. Pani działalność została też zauważona, można powiedzieć, i doceniona, bo była Pani wyróżniona nominowana przez Muzeum POLIN do nagrody. Tak. Ja to odbieram jako nominację dla całej grupy, nie tylko dla mnie.
Nie jesteśmy grupą sformalizowaną, nie jesteśmy stowarzyszeniem, więc tutaj nawet gdyby ktoś chciał zgłosić grupę jako całość, prawda, do tej nagrody, no to nie ma takiej możliwości, ale ja cały czas powtarzałam, że odbieram to jako wyróżnienie, bo jest to, była to nominacja i nie dostałam żadnej nagrody w tym konkursie. Natomiast jest to jednak spore wyróżnienie, bo osób działających, grup działających, stowarzyszeń działających w tej tematyce w Polsce jest trochę. Tych zgłoszeń było całkiem sporo, więc ja byłam bardzo szczęśliwa, że Mielec został zauważony i że w ten sposób mogliśmy też w tym krótkim materiale, który był kręcony dla Muzeum POLIN, mogliśmy trochę tej historii żydowskiego Mielca pokazać. Na pewno to wpłynęło na jakąś promocję czy upowszechnienie wiedzy, jeśli można to tak nazwać przynajmniej. Tak, mam nadzieję, że ten żydowski Mielec, ta świadomość też o tym fakcie, że deportacja mielecka była pierwszą w ramach akcji Reinhardt, dotarła do większej ilości osób, nie tylko tutaj lokalnie, ale ponadlokalnie. To też jest dla nas bardzo ważne. Już wspominaliśmy, że jest pani Mielczanką z urodzenia, co prawda nie mieszkającą jakiś czas już w Mielcu, ale bardzo mocno działającą. I jak wyglądają jakieś pierwsze wspomnienia pani związane z naszym miastem? Jak ono wyglądało kiedyś? Pierwsze wspomnienia związane z miastem dla mnie, ja mieszkałam w Mielcu na ulicy Spółdzielczej, więc bardzo blisko stadionu. Dla mnie stadion, hala sportowa to był taki drugi dom. I to są takie pierwsze wspomnienia, myślę, wyraźne, jeśli chodzi o Mielec. Właśnie stadion, właśnie hala, takie chwile związane ze sportem, bardzo, basen również. Bo też no, jest pani córką piłkarza, tak, związanego ze Stalą Mielec. Tak. Który, no, można powiedzieć, że to jest, strzelił gola Realowi Madryt, co jest no, ogromnym, myślę, że osiągnięciem. No tak, tak się zdarzyło, że akurat to mój ojciec strzelił bramkę w tym meczu, który jest ciągle w Mielcu wspominany jako ogromne wydarzenie. Ja nie pamiętam tego meczu, bo byłam wtedy bardzo małym dzieckiem, więc meczu nie pamiętam. Wiem, że na meczu była moja mama, bo to mi opowiadała. I całą resztę wydarzeń z tego meczu znam tylko z opowieści, z jakichś notatek prasowych, z tych wszystkich wspomnień. Nie widziałam tej bramki, bo nie ma takich, przynajmniej ja nie widziałam takich materiałów filmowych, więc wiem tyle, co opowiedzieli mi inni na ten temat. A czy sport był jakoś bardzo mocno obecny w pani domu? W moim życiu? W moim życiu był i jest cały czas mocno obecny, bo oprócz tego, że od któregoś tam momentu swojego życia ja byłam bardzo wierną kibicką Stali Mielec. Przede wszystkim piłkarze, ale nie tylko, bo chodziłam też na oglądać inne mecze siatkarskie, piłki ręcznej, ale ja sama też przez kilka lat trenowałam siatkówkę, też w Stali Mielec, więc dlatego powiedziałam na wstępie, że to był taki mój drugi dom, hala, stadion. To były miejsca dla mnie zawsze niezmiernie ważne i zawsze darzyła mi takim wielkim sentymentem, więc to, co się w Mielcu zmieniło, czyli powstał nowy stadion, teraz powstaje nowa hala, to już jest dla mnie trochę inna sytuacja, prawda? Bo to już nie są te miejsca, które ja pamiętam. Drodzy Państwo, ja mogę ze swojej strony oczywiście też zaprosić do współpracy z grupą. Można znaleźć ją dokładnie na Facebooku, grupa Mainsztytele Mielec, i też na uroczystości, które się odbędą 9 marca. 9 marca 2023 roku. Tak jak wcześniej wspomniałam, w miejscu mogiły zbiorowej, to jest róg ulicy Wspólnej i Świerkowej, to jest Borek, o godzinie 16:15. Godzina jest taka wybrana, żeby osoby, które pracują, zdążyły, ale żebyśmy też zdążyli przed zmierzchem, powiedzmy, tę uroczystość upamiętniającą przeprowadzić. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam.
Przede wszystkim chciałabym zaprosić też nauczycieli mieleckich, nauczycieli, którzy chcieliby swoim uczniom opowiadać o historii Mielca, również o tej historii związanej ze społecznością żydowską. Zapraszam na uroczystość i zapraszam też do współpracy. Bardzo. Ja bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję. Za przyjazd do Mielca. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za zaproszenie. I zapraszamy, drodzy Państwo, do oglądania wszystkich filmów na naszym kanale i do zobaczenia w kolejnym wywiadzie.